No siema, witam w ten wiosenny, może nie piękny dzień. Jesteśmy na ulicy Kruczej, koktajlowym zagłębiu Warszawy. Krucza 24-26, jesteśmy w Grandzie. Mamy flamingi, mamy staniki, będą koktajle. Podoba mi się tu. A ja będę kręcił tutaj swoje sztosowe koktajle. Także zapraszam Was serdecznie i do następnego mieszania. No witam już za barem i dzisiaj znowu cofniemy się w czasie, żeby przypomnieć sobie przepyszne, zapomniane, sztosowe koktajle. Dzisiaj mamy koktajl, który bazuje na ginie, na wytrawnym wermucie, odrobiny soku z cytryny, syropu malinowego i jeszcze co? Ano jajco, czyli białko z jajka. Mowa oczywiście o Clover Club, koktajlu, którego nazwa nawiązuje do znanego klubu dżentelmenów założonego przez dziarskich prawników i lekarzy w 1882 roku w Filadelfii. Nie wiadomo, kto go stworzył, a pierwszy raz ujawnił się w 1908 roku w podręczniku Paula Lowa, podręczniku barmańskim. Ciekawostką jest fakt, że w 1934 roku magazyn Esquire pisał o Clover Clubie jako o koktajlu dla dam delikatnej, takiej, żeby 74 lata później, czyli w 74 lata później, żeby co? Żeby napisać, zrecenzować go ponownie i napisać, że jest jednak mocny, wytrawny, owocowy i nie taki w końcu damesowaty. Tak sobie to zrobili. Spoko. Ale wróćmy do receptury z 1909 roku, która składa się z wytrawnego wermutu, z ginu, z syropu malinowego, z białka z jajka, ale brakuje tam soku z cytryny. Nie dlatego, że Paul tego składnika nie używał, tylko dlatego, że po prostu o nim zapomniał, ponieważ tak sumiennie recenzował i sprawdzał recepturę, którą umieszczał w swoim podręczniku. Ale dzisiaj zrobimy to oczywiście z sokiem z cytryny. Pierwsze, co należy zrobić, to do shakera wlać wszystkie składniki. Czyli 30 ml ginu, 30 ml wytrawnego białego wermutu, 30 ml soku z cytryny, 20 ml syropu malinowego, ależ pyszny, gęsty, sam robiłem, i 10 ml czego? Jajca, w sensie białka z jajka. I całość wstrząsamy bez lodu. Jak to bez lodu? Czemu? Jak to czemu? Bo jajco. Cały czas chodzi o białko z jajka. Chodzi o to, żeby troszeczkę wstrząsnąć, nadymić ten koktajl, żeby był przepyszny, piankowaty. Tak. Teraz do shakera wsypujemy lód. I zaczynamy właściwą dżamgolizację. Tak jest, trzeba to zrobić mocno i zdecydowanie. I jeszcze shaker można tutaj umyć, fajnie. Mamy szkiełko przygotowane, schłodzone specjalnie na kruszonym lodzie i teraz całość koktajlu przelewamy do naszego przygotowanego szkła koktajlowego. Spójrzcie na tą przepiękną strukturę, na ten idealny różowy kolor, ale to zajebiście wygląda. Moi drodzy, akurat mój ojciec się odwrócił, więc nie widzi. Degustujemy Clover Cluba, zobaczymy jak smakuje. A, wytrawny, owocowy, cytrusowy, no bomba po prostu. Zwłaszcza na takie, znaczy takie najbliższe cieplutkie dni, idealny. A na najbliższy, 26 kwietnia w środę, zapraszam tutaj do Grandy, Krucza 24-26, ja będę tu. Znaczy będę tam za barem, będę polewał koktajle. Możecie się napić przepysznego Clover Cluba z mojej łysej ręki, w sensie głowy, ręki, coś tam. Zapraszam serdecznie, ale dziękuję za uwagę. Zapraszam po więcej filmików i do subskrybowania kanału na YouTube. Uhu. Stary wrócił.